Znajdujemy się oczywiście w Piławie Górnej na jarmarku świąteczno-noworocznym. Jak widać, pogoda dopisała i również dopisała frekwencja. Rzeczywiście bardzo wielu mieszkańców Piławy Górnej przybyło na ten jarmark, ale nie tylko mieszkańców Piławy Górnej, bo są również goście, można powiedzieć, z ościennych miejscowości i to nas bardzo cieszy. Szkoda, że nie ma śniegu, ale podobno na święta ma być. Dzisiejsza impreza, myślę, że sprzyja temu, żeby piławianie się zintegrowali po raz kolejny. Wszystkie uroczystości, które robimy, staramy się właśnie, żeby sprzyjały temu, żeby był taki rodzinny klimat, żeby występowały dzieci, również nasze piławskie lokalne zespoły, jak najwięcej lokalnego rękodzieła. Mamy tutaj dzisiaj wyroby zarówno i gastronomiczne, ale również także drewniane i ozdoby przygotowane przez dzieci nasze i warsztaty terapii zajęciowej, i warsztaty przy moku. Także moc różnorodnych atrakcji. Podczas dzisiejszego jarmarku również są animatorzy, którzy pośród dzieci, pośród dorosłych rozprowadzają taką pozytywną energię. Można sobie zrobić zdjęcie. Takim kulminacyjnym momentem na otwarcie dzisiejszego jarmarku było ubieranie wspólne choinki. Każdy mógł przynieść z domu ozdoby wykonane własnoręcznie i zawiesić na tej choince, która tutaj dzisiaj znajduje się na placu. My testujemy kolejne miejsce, jeśli chodzi o usytuowanie jarmarku świątecznego. Nie mamy w Piławie takich dużych przestrzeni, gdzie byłoby jasne, że tylko i wyłącznie tam ten jarmark ma się odbywać. Kilka lat temu był to Plac Piastów Śląskich, w ubiegłym roku był teren przy Miejskim Ośrodku Kultury, a dzisiaj jesteśmy przy hali sportowej i będziemy po prostu pytać mieszkańców o ich opinię i o ich zdanie, które miejsce według nich jest najlepsze i będziemy chcieli się doczekać już takiego stałego miejsca na organizowanie takich imprez. Piławianie coraz bardziej się jednoczą. Tutaj bardzo ważne, jeżeli chodzi o to miejsce, jest to, że postawiliśmy na bezpieczeństwo. W związku z tym, że jest to miejsce oddalone od ruchu pojazdów, jest duży parking i tutaj rodzice mogą czuć się bezpiecznie ze swoimi dziećmi. W sąsiedztwie oczywiście spółdzielczych bloków, co myślę, że też nieduża odległość jest dla rodzin z dziećmi, żeby mogli tutaj przyjść i wspólnie z nami świętować. Reprezentujemy szkołę w Piławie Górnej imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasze stoiska reprezentują wiele choinek, wiele żywych stroików, piękne bombki wykonane przez naszych dzieci, rodziców. Mamy pyszne ciasta, gastronomię, frytki, zapraszamy na hot dogi, wiele ciekawych, pięknych rzeczy. Mamy wielu klientów naszej szkoły, jak i przedszkola, jak i warsztatów. Tak naprawdę Piława wie, że my jesteśmy placówką, która tak naprawdę zawsze dużo wystawia i bardzo im za to dziękujemy. Dzisiaj piękny, ciekawy dzień dla Piławy Górnej. Przedszkole z Piławy Górnej oczywiście też bierze udział w tych ważnych wydarzeniach. Jarmark bożonarodzeniowy. Wystąpiliśmy dzisiaj z małym programem dzieci od 3 do 6 roku życia. A oprócz tego mieliśmy ciasta upieczone przez naszych wspaniałych rodziców, zawsze pomocnych. Prezenciki, bombki na choinkę wykonane przez nauczycieli, przez dzieci. I pierogi, słynne pierogi od wielu lat, zawsze na jarmarku obecne. Mamy piękne choinki w szkole, jak i poza szkołą. Dzisiaj też ubieraliśmy wspólnie z piławianami choinkę. No, stoiska są wypełnione zielenią. W przedszkolu już święta pełną krasą, w zasadzie już zakończone, odbyły się już jasełka, przedstawienia bożonarodzeniowe, wszystko jest przesłane, bo niestety w związku z tą sytuacją, która jest, wszystko jest przesłane dla rodziców na zamkniętych forach takich dla rodziców, więc rodzice to widzą, widzą występy, no nie możemy tym razem nikogo do środka zaprosić, ale przedszkole pracuje do 23 grudnia. Dla dzieci, które potrzebują. Myślę, że z roku na rok nasza oferta, jeżeli chodzi o iluminację, się poprawia. W tym roku zmieniliśmy troszkę aranżację oświetlenia na Placu Piastów Śląskich. Spotkało się to z bardzo dobrym odzewem ze strony mieszkańców i myślę, że w tym kierunku będziemy szli, żeby w każdej części miasta pojawiały się nowe ozdoby, żeby ten czas świąt Bożego Narodzenia, który tak naprawdę zaczyna się od Mikołaja, kończy się Świętem Trzech Króli, był jak najprzyjemniej odbierany przez otoczenie, przez mieszkańców, przez osoby przyjeżdżające do Piławy Górnej. W imieniu samorządu Piławy Górnej chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom Piławy Górnej, ale nie tylko. Również chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego naszym sympatykom, naszym przyjaciołom. Niech te święta będą takim okresem odpoczynku, relaksu, żeby każdy nadrobił jakieś swoje zaległości.
Miejmy wtedy więcej czasu na kontakt z dziećmi, z rodzicami, z naszymi znajomymi. Ja myślę, że każdy będzie miał swój harmonogram, oprócz oczywiście takich przeżyć duchowych albo religijnych, które są oczywiście też związane z tymi świętami. Na pewno wykorzystamy ten wolny czas, żeby odpocząć od pracy i od szkoły. Wigilia, przystrojony biało stół, zaprasza siądź z nami wraz, gościu nasz. Opłatek weź i z nami dziel, bo dzisiaj radość gości w nas. Wigilia, przystrojony biało stół, zaprasza siądź z nami wraz, gościu nasz.